Cookbook for the Modern Boyger to utwór napisany dla Agaty i Cezarego Duchnowskiego jako elektrowocze. Wyjątkowa okazja, bo 20-lecie jednego z najbardziej ekscytujących dla mnie zespołów muzyki współczesnej w Polsce. Przyjaźnimy się od wielu lat i no, Agatą się można, jej głosem można się tylko zachwycać, a umiejętnościami i muzykalnością Czarka też, więc ogromne wyzwanie i świetna okazja do tego, żeby spróbować nowych rzeczy. Sam utwór powstawał wiele lat, bo rozmawialiśmy już o utworze dawno temu i ja szukałem takiego tekstu, który by mnie bardzo zainspirował i nie mogłem znaleźć. Interesowała mnie seksualność, wręcz wulgarność w pewnym stopniu, ale ze strony, niekoniecznie ze strony mężczyzny. Udało mi się w międzyczasie spotkać młodą amerykańską poetkę Bunny Morris, która była zainteresowana współpracą i napisała niesamowity tekst z punktu widzenia osoby niebinarnej, która była zamknięta w czasie pandemii w swoim domu i jest to zrobione w formie jakby książki kucharskiej. I o tym właśnie jest ten utwór. Bardzo duże wyzwanie dla Agaty, bardzo trudny. Chyba dosyć ciekawe, jeśli chodzi o samą elektronikę. No i fajnie, że Cezary jest tam, żeby wszystko operować, bo rzadko się zdarza tak, żeby kompozytor nie musiał samemu wszystkiego robić.